Katowice, ulica Plebiscytowa. Czytam kalendarz filmowy wydawnictwa tygodnika Ekran na rok 1959. W kalendarzu zdjęcia aktorek, aktorów popularnych w tamtym czasie. Wśród nich Lucyna Winnicka, o której pisano, że jest najwybitniejszą aktorką. Tak, to Lucyna Winnicka. Najbardziej interesująca i utalentowana polska aktorka filmowa. I wśród wielu zdjęć, wśród wielu aktorów jest też największy polski aktor chyba. Zbigniew. Musiałem przejść przez ulicę. Zbigniew Cybulski, o którym pisano w 1959 roku. Najpopularniejszy polski aktor filmowy młodego pokolenia. Zadebiutował w Pokoleniu. Następnie grał w Trzech Startach, Końcu Nocy, W Rakach, Popiele, Diamencie. Gra ponadto w Teatrze Wybrzeże. Jest jednym z współtwórców Studenckiego Teatru Bim Bom. Rok 59. 8 lat później Cybulski wpadł pod pociąg we Wrocławiu. Pochowano go niedaleko stąd. 5 minut stąd jest cmentarz przy ulicy Sienkiewicza. I z tego cmentarza wracam. Byłem pierwszy raz. Niezwykła podróż. O 8:29 wsiadłem na Dworcu Gdańskim w Warszawie do pociągu Batory. Przyjechałem do Katowic. Na Dworcu Gdańskim spotkałem Krzysztofa Zanussiego, wielkiego reżysera, który jechał tutaj na wykłady na Uniwersytet Śląski. I taka zabawna anegdota. Kiedy zapytałem Zanussiego, dlaczego jedzie do Katowic, Zanussi mówi, że na uniwersytet ma wykłady. Ja mówię, na Uniwersytecie Śląskim. I Zanussi się zaśmiał, mówi, że kiedy był w Ostrawie, to w czeskiej Ostrawie, to tam uważają, że to Ostrawa jest na Śląsku, niekoniecznie Katowice. To tyle z Katowic.